Wiewiórki i bobry, dzień dobry. Wykosili nam resztę siekierek. No, zaczęliśmy z Piotrem przygodę tak dosyć głęboko w polu, tutaj gdzie ostatnio stało jeszcze zboże, przy tej ścieżce, na której znalazłem szylinga. No ja oczywiście jestem tutaj w nieco innym miejscu. Jakoś trzeba zacząć te kopanie, prawda? Na razie powiem wam, prześladuje mnie taki niefardy klątwa plażowa. Nakopałem chyba 5 albo 6 kolczyków byczych. Także tak zaczynam sobie kopanie, ale sądzę, że tutaj zaraz zmienimy układy, nastawienie. Mam mikrofonu zapiętego, nie wiem na ile mnie słychać. Zmienimy zaraz układy, tylko troszkę pojemy śliwek. I zaraz będzie srebro, złoto i w ogóle same sukcesy. Czuję, że dziś jesteśmy skazani na sukces. Okej, pojadł człowiek śliweczek. Jak widzicie, efekty się zaczynają. Jest pierwsza krągłość. Myślałem, że to hamerek, ale tutaj widać takie przebłyski miedzi, jakby odrobinkę, jakieś listki. Naprawdę nie wiem, co to. Z tej strony nie chcę tego jakoś dramatycznie trzeć mocno. Oczyścimy w domku, zidentyfikujemy, dowiemy się wy i ja, co znalazłem jako pierwszą krągłość w dniu dzisiejszym. Jesteśmy na terenie, który zawsze dawał mnóstwo hamerków, także bądźmy dobrej myśli, może coś fajnego wyskoczy. Słuchajcie, organoleptycznie stwierdziliśmy, że spożywanie śliwek ma wpływ na znajdowanie monet srebrnych. Bo to co wyszło, to tak się temu przyjrzałem pod lupką i się okazało, że to będzie 3 pensy chyba Georgia 5. No teraz zobaczymy, na co ma wpływ spożywanie jeżyn. No, są wyborne, powiem wam, są wyborne. Takie malutkie, ale kwic. Naprawdę przepełnione słodyczą, coś wspaniałego. Także po jeżynkach spodziewam się złota. Dobra, w ramach walki z wiatrem zapiąłem mikrofon, bo warto. Za momencik pokażę wam, co daje jedzenie jeżynek na polu. O, to ja. Tak, to byłem ja. Tam Piotrek Gmyra. Na tym polu 2 razy robiliśmy kopanie komercyjne. Za pierwszym razem było około 30 osób, za drugim chyba nawet ponad 30. My chodziliśmy po nim niejednokrotnie. I teraz z takiego płyciutkiego dołka, ledwo grzebnąłem szpadłem, wyobraźcie sobie. I patrzcie jaki kroton belek, dzwoneczek, cały ozdobiony, no piękność, te rysuneczki na nim, ale to będzie w gablotce wyglądało. I powiem wam, że są duże szanse, że po oczyszczeniu on nam ślicznie zadzwoni, ale się cieszę, bardziej się cieszę niż z tej poprzedniej monetki. Jeżyny są bardziej stymulujące niż śliwki, zdecydowanie. A teraz jeszcze na oko kolejny dzwoneczek, jakby to komu w głowę przydzwoniło. No pewnie gdzieś z daleka zostało uderzone, kijem golfowym doleciało tutaj, swoje waży, oj, też by przydzwoniło, słowo daję. Nie wiem, jak tam Piotrowi idzie na horyzoncie. Kopię co chwilę, także pewnie fan tu już ma pełen bak. Natomiast co u mnie? No powiem wam, jest bajkowo. Wyskoczył hamerek. Poobgryzany odrobinkę, ale widzę twarzyczkę. Widzę fragmenty korony, bo twarzyczka jest ubrudzona, umorysowana. Tak mi się wydaje, może to być krzyż. Z tej strony nie widzę nic. No ale zdecydowanie i definitywnie to jest hamerek. Czekajcie, ja może spróbuję powiększyć. Może się uda. Ciach. Udało się. Tego drobinkę powiększyłem. Jedna strona. To będzie krzyż z kropkami, to co ja zabrałem za koronę. Teraz widzę wyraźnie. Długi krzyż, kropeczki. Zapewne jakiś Edward. Jeden z Edwardów, ale jest pierwszy hamerek dla mnie w tym roku z siekierek. A to cieszy wyjątkowo, bardzo, bardzo cieszy. No powiem wam, dawno nie było. Piotrek przed chwilą do mnie podszedł,
ma tam parę fajnych rzeczy, dużą dziurkę od klucza, co on tam jeszcze ma, na parsek ma ładny i prawdopodobnie rzymską sestercję. A mi wyszedł kolejny George albo Edward, nie jestem pewny w tej chwili, nie pamiętam w którą stronę, albo George VI, albo George VI, wtedy to by nie było sreberko, wtedy byłby to miedzionikiel albo połówka sreberka, powiem wam, ciężko mi powiedzieć, to się ukaże w domu, sprawdzę, no ale jeżeli się mylę, nie, George VI, no zobaczymy, może połówka sreberko, ale liczy się jako sreberka, przyznajcie sami, 6 pensów, także mam dzisiaj hat-tricka. Mam dzisiaj hat-tricka, super, super ekstra, nie spodziewałem się. Dochodzi godzina 20, my powoli zmierzamy do samochodu, Piotrek nieco z tyłu, tam jeszcze coś dokupuje. Oczywiście, jak to się ostatnio tradycją stało, kopanie nie skończy się na polu, skończy się u Piotra pod domem. Rodzina jest na wakacjach, chata wolna, więc po prostu korzystamy, odpalamy po każdym kopaniu grilla, siedzimy przy piwku, wspominamy, snujemy plany. No a dzisiaj kończą mi się siekierki rzymkiem. Wyobraźcie sobie, że to jest prawdopodobnie rzymek. Ja to jeszcze w domu wyczyszczę bardziej konkretnie. Zobaczymy, czy się coś na tym pokaże, ale na moje oko wyskoczył rzymek. Więc jest super. Miałem kopać jeszcze jutro, niestety. Niestety moja Sara wymyśliła zoo. W sumie to jest też bardzo dobry pomysł. Pojedziemy do ogrodu zoologicznego. Dałtka, jak widzicie, już bliziutko, więc się będziemy żegnać. Może jeszcze będzie jakaś króciutka migawka z grilla, bo te filmy są pozbawione tego jakże istotnego aspektu poszukiwań w ostatnich czasach. Ale na wszelki wypadek dziękuję wam serdecznie. Pozdrawiam gorąco. Widokiem rzymka się pożegnamy. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci i niech oczywiście moc was nie opuszcza. Hej, hej, pa, pa.